Cześć wszystkim, tu Emil, witajcie na kanale Aiko i Emil w serii Podcast po Japonii, gdzie rozmawiamy z Polakami głównie, którzy mieszkają w Japonii, ale od czasu do czasu mam także gości, którzy pochodzą z Japonii. I dzisiejszym gościem jest Aya Sugiura. Dzień dobry. Japonka, która obecnie pracuje w Polskim Instytucie. Instytucie Polskim, tak? Pełna Instytucie nazwa. Polskim. Instytucie okay. Polskim w Tokio i zajmuje się promocją Polski tutaj w Japonii. Więc myślę, że to będzie ciekawa rozmowa na temat tego, w jaki sposób jest postrzegana Polska w Japonii, jak się Aya nauczyła polskiego, bo to też nie jest takie proste przecież dla Japończyka, żeby się nauczyć polskiego. Jeśli słuchacie tego podcastu na iTunes, Spotify lub innych platformach, to pewnie mi nie uwierzycie, że Aya jest Japonką, jak usłyszycie, jak dobry jest jej polski. Więc zajrzyjcie także na YouTube, żeby się przekonać, że faktycznie Aya jest Japonką. Japonką, która mówi tak doskonale po polsku, że dziękuję, bardzo brzmi miło. Jak Polka. Więc bardzo się cieszę, że się zgodziłaś ze mną porozmawiać. Trochę zimno, nie? Na razie nie jest aż tak nie jest zimno. Tak źle? Słońce świeci, cieplutko jest. Mhm. To daj mi znać, jakby ci było za zimno. Dobrze. Jesteśmy w parku Yoyogi, nagrywamy w parku. No w Japonii tutaj, w Tokio trochę ciężko jest czasem z miejscem nagrywania, ale jakoś sobie pojeździliśmy, mam tutaj przyjemne miejsce, żeby porozmawiać właśnie na temat nauki polskiego, twoich zainteresowań związanych z Polską, no i pracy tutaj tak. W Japonii. Albo zainteresowanie niezwiązane z Polską. No. Też może być? Też może być, wszystko może być. Chcemy się dowiedzieć jak najwięcej o tobie. Taki jest cel tych właśnie podcastów, tych rozmów, żebyśmy poznali jak najlepiej naszego gościa. Cieszę się. I właśnie przed chwilą się cię pytałem, jak się odmienia imię i nazwisko Aya Sugiura po polsku? Więc dzisiaj rozmawiamy z Ayą Sugiurą, tak mówiłeś powiedzieć, tak? Nie tak, mylę się? Tak. I jak to się stało, że mówisz po polsku, skąd te zainteresowanie właśnie Polską? Może zacznijmy od tego, troszkę właśnie się przedstaw, tak w kilku słowach i przejdziemy do kolejnych tematów. Podstawę języka polskiego zdobyłam przede wszystkim na polonistyce w tokijskiej. Zaczęłam studiować w 2007 roku. Ja pochodzę z Hokkaido, ale chciałam studiować w stolicy i na tym Uniwersytecie Tokijskim studiów międzynarodowych. I chciałam się nauczyć jakiegoś języka europejskiego, ale nie tak popularnego, tak jak hiszpański, niemiecki, francuski, tylko takiego języka trochę nieznanego jeszcze w Japonii. I miałam do wyboru albo czeski, albo polski, a o Czechach trochę wiedziałam, krecik, firmy i tak dalej. Natomiast... My też oglądaliśmy krecika, jak byliśmy. Właśnie. Natomiast o Polsce nie miałam żadnego pojęcia. Warszawa, może to jest Polska, ale nie byłam przekonana. Więc myślałam, że warto się dowiedzieć o takim kraju, jak Polska. Hokkaido to tak trochę zbliżone jest do Polski, jeśli chodzi o klimat, nie? A klimat, tak, dokładnie. Tak się często mówi właśnie, że Hokkaido jest bardzo zbliżone do Polski. Polacy też mówią, że jak tam jadą, to tak trochę podobnie jest u nas. Jak to jest? Byś porównała to? Polskę i Hokkaido? Jeśli chodzi o klimat, to rzeczywiście tamten klimat jest bardzo podobny do Polski, bo mamy śnieg, można jeździć na nartach i na wyspach również. Natomiast w lecie w Tokio jest strasznie gorąco i duszno. Natomiast w Sapporo w miarę jest przyjemnie. Chłodno, oczywiście mamy 30 parę stopni, natomiast nie ma wilgoci. Mhm. Także pod tym kątem można powiedzieć, że klimat jest przybliżony do polskiego. Mhm. Ja słyszałem, że śnieg na Hokkaido jest naprawdę rewelacyjny do jeżdżenia na nartach. Ostatnio oprowadzałem parę z Polski tutaj po Tokio i nie byli wcześniej na Hokkaido, mówili, że super śnieg. To prawda. I prawdopodobnie to jest prawda, że jakość śniegu na Hokkaido jest bardzo dobra. Natomiast skoro ja pochodzę z Hokkaido, to na to nie zwróciłam nigdy uwagi. Tak samo jak się mówi, że warzywa, owoce z Hokkaido są bardzo dobre, bardzo świeże, rewelacyjne. Ale mieszkając na Hokkaido, na to się nie zwraca uwagi. Dopiero jak przeprowadziłam się do Tokio i kupowałam warzywa, ryby w supermarkecie, to ręce opadały. Aż tak źle? Tak?
Ja z żoną zamawiam warzywa z Nagano, proste od rolnika. Mamy taki, wiesz, kurier przynosi co tydzień paczkę od rolnika. Może też tak powinnaś robić. Ci przywozili co tydzień. Nie jest to takie drogie. Kontakt. No, naprawdę polecam. Nigdy nie byłem na Hokkaido, więc nie jestem w stanie powiedzieć, jak to się porówna do Hokkaido, prawda? Bardzo bym chciał pojechać na Hokkaido. Hokkaido dla Polaków jest też w pewnym sensie specjalnym miejscem. Pewnie słyszałaś o Bronisławie Piłsudskim. Oczywiście. No, więc też ważna historia związana z Bronisławem Piłsudskim, bratem Józefa Piłsudskiego, prawda? Który tam uciekł na Syberii właśnie na Hokkaido, ożenił się z kobietą z plemienia Ainów, chyba księżniczka chyba, tak? Znasz tą historię jakoś dobrze? Nie wiem, czy księżniczka, ale na pewno Ainów, Ainowską kobietą. Mhm. Wow, no, twój polski jest tak piękny po prostu, jak z tobą rozmawiam, że ja jestem pewien, że w komentarzach ludzie mi napiszą, że ja gorzej mówię po polsku niż ty. To nieprawda. Ja już to widzę naprawdę oczyma wyobraźni, że ktoś mnie zaraz pojedzie w komentarzach mówiąc, że ja źle odmieniam, a ty lepiej odmieniasz ode mnie. Nie, tego nie piszcie. I jak to jest, że na polonistyce nauczyłaś się tak dobrze polskiego, jak wyglądały te studia? Bo to jest dla wielu osób naprawdę trudne do pojęcia, prawda? W jaki sposób Japończyk się uczy polskiego i jak to jest możliwe w ogóle? Znaczy, że ja zaczęłam studiować już ponad 10 lat temu, więc teraz to może być trochę inaczej. Natomiast jak zaczęłam studiować, to nauczycielka Polka pierwszego dnia weszła do sali i powiedziała: dzień dobry, jak macie, jak się macie? Mhm. Ale o co chodzi? A o co chodzi? Wszyscy w szok, tak? Pierwsze zajęcie, tak? Pierwsze zajęcie. Ale prawdopodobnie to jest chyba good morning, or hello. Także powtarzaliśmy: dzień dobry, jak się macie? Mhm. Także w ten sposób się zaczęło. Natomiast, szczerze powiedziawszy, ja byłam najgorsza, albo jedna z najgorszych w grupie. W moim roku było 17 osób. A to spore klasy nawet. Sporo, tak jest. Także można powiedzieć, że dobrze nie uczyłam się polskiego jeszcze w Tokio. Dopiero jak wyjechałam do Polski, chodziłam na kurs językowy w Wrocławiu, to wiele mi dało i oczywiście praca w Polsce też. Mhm. Na początku kursu języka to prawie codziennie płakałam, bo ludzie w grupie tak dobrze mówili po polsku. Jak byłaś w Polsce już, tak? Jak byłam w Polsce. Bo to byli prawie Polacy. Francuska, która ma rodziców z Polski, Amerykanin, tak samo rodzice z Polski, chłopak z Białorusi, rodzice z Polski. No tak, to także im trochę oni to doskonale mówili, już rozumieli, natomiast gramatyk nie znali. A ja na powrót. Gramatykę znałam, natomiast praktyki nie miałam, więc mniej więcej rozumiałam, o co chodzi, ale nie mogłam powiedzieć to, co ja chciałam. Więc płakałam, trochę próbowałam, uczyłam się bardzo długi czas, długo, codziennie, no i trochę krok po kroku. A jak długo byłaś wtedy, po raz pierwszy w Polsce na ten kurs? Na rok. Czy to jest tak, że każdy student z polonistyki w Tokio może pojechać na taką wymianę, czy tylko wybrani? Wtedy było tak, że nie było żadnych stypendia. Dlatego studenci sami musieli płacić za bilet, za kurs, za pobyt. Więc te warunki finansowe trochę ograniczało. Czy jak wyjechałaś do Polski na ten rok, to wciąż musiała płacić za swój japoński uniwersytet? Bo studia w Japonii są płatne. Płatne. Prawda? Natomiast wtedy miałam przerwę dziekańską. Aha, i wtedy nie musisz płacić? Nie musiałam. A, no to okej. Okay. Ile kosztują takie studia w Japonii? Bo to jest prywatny uniwersytet, ten, gdzie jest polonistyka, tak? Możesz przypomnieć, jak się nazywa? Nie, to jest państwowy uniwersytet. A, państwowy on jest. Aha. To jest Tokyo University of Foreign Studies. Mhm. Tokijski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych. A, myślałem, że on jest prywatny. Państwowy. Państwowy, no dobrze. Czyli jest taniej niż prywatny, prawda? Tak. Mniej więcej ile kosztuje jeden rok studiów na takim państwowym uniwersytecie? Bo to chyba podobnie jest na wszystkich uczelniach, no może oprócz medycyny i inżynierskich. Dokładnie. To kosztowało w japońskich jenach to było około 60 manów. 600 tysięcy jenów, no to jest jakieś 20 tysięcy złotych za rok studiów. Tak. Mniej więcej tyle. A ile cię kosztował taki pobyt w Polsce? Pobyt cały?
No, te studia powiedzmy, no jeszcze później na utrzymanie musiałaś, prawda, mieć pieniądze. Na ten rok oszczędziłam 120 manów. Mhm. To jest chyba... Ile to no, 1 200 000 jenów, no to jest jakieś 40 000 złotych. I trochę sama zarobiłam na arbeito tak zwane. I trochę rodzice mi pomagali, dziadek też. Dziadek był dużym sponsorem. No to całkiem pokaźna kwota, prawda, dla studentek, żeby pojechać za granicę. Dokładnie, natomiast teraz to na pewno jest stypendium, także trochę łatwiej. No słyszałem, że chyba połowa studentów z polonistyki teraz może jeździć na takie wyjazdy do Polski, są różne umowy. Tak, wiele się zmieniło. Jak przyjechałaś pierwszy raz do Polski, co cię najbardziej zszokowało, zaskoczyło w Polsce? Znaczy, pierwsze miejsce dla mnie w Polsce to było Cieszyn. Nie ukrywałem, że to nie jest wielkie miasto. Tak. I pomyślałam, że to jest cała Polska. Polska jest taka, jak to można powiedzieć, kraina, bardzo spokojna. Bardzo mi się spodobało. Później jak przyjechałam do Wrocławia, to okazało się, że Polska też ma wielkie miasto. Atrakcyjne, bardzo fajne, wiele kultur. Także w każdym mieście odkrywałam wiele, wiele rzeczy i za każdym razem się cieszyłam na to. A jak zaczynałaś te studia polonistyczne, to czy miałaś jakieś wyobrażenie w ogóle o Polsce? Bo to jest dobre pytanie właśnie, jakie wyobrażenie mają o Polsce Japończycy? Czy w ogóle mają? To jest bardzo dobre pytanie. Mówię teraz nie jako pracownik instytutu. Nieoficjalnie. Nieoficjalnie, prywatnie, jako Aja Sugimra. Nie wiedziałam, że Fryderyk Chopin pochodzi z Polski. Nie wiedziałam, że Maria Skłodowska-Curie pochodzi z Polski. Nie wiedziałam, że Mikołaj Kopernik jest z Polski. Polska, wiedziałam, że to jest kraj europejski, ale na przykład jak zdecydowałam się na polonistykę i powiedziałam to rodzicom, to rodzice mówili, że a gdzie leży Polska? Na Afryce. Także myślę, że to jest przeciętna wiedza u Japończyków. Bo raczej o Polsce w podręczniku od historii na lekcjach to się nie uczycie, prawda? Chyba, że Lech Wałęsa. Tak, pojawia się gdzieś tam Lech Wałęsa. Tak. W kontekście czego? Upadku ZSRR? Nie. Drugiej wojny światowej i komunizm. Aha. No i tyle o Polsce. Niestety. No. Więc... poszłaś na te studia totalnie, prawda, nie wiedząc czego się spodziewać chyba, no ale przetrwałaś, tak, prawda, studia i pracujesz teraz z językiem polskim, więc chyba jednak coś ci się spodobało, prawda, w tej Polsce. Tak. Gdzie najfajniej było w Polsce, jak mieszkałaś w Polsce za pierwszym razem, jak to było? Teraz tak sobie myślę, to w Warszawie było chyba najfajniej. Mhm. Ponieważ tam się dużo dzieje. I kino, i teatr, i spotkania różne, różne kultury, wiele ludzi. Natomiast jak mieszkałam we Wrocławiu, to nie lubiłam za bardzo Warszawy, bo na pierwszy rzut oka Warszawa wygląda szaro, nic nie ma i tak dalej. Ale później się okazało, że to trzeba znaleźć. Trzeba szukać i znaleźć. I da się. Ja teraz mieszkam za granicą, tutaj w Japonii już 5 lat i powiem ci, że jak wracam co roku do Warszawy, to jestem zszokowany, jak się zmienia to miasto. Dokładnie. I jak dużo fajnych rzeczy się pojawia. Dokładnie. Jakieś nowe restauracje, jakieś nowe rzeczy, które można robić. Więc no, Warszawa robi się coraz lepszym miejscem do mieszkania. Dokładnie, tęsknię za Warszawą bardzo. A mieszkałaś też w Warszawie jakoś później? Mieszkałam. Czy mieszkałaś w Warszawie? Tak, pracując. To w tej ambasadzie Japonii, tak? Tak. Jak to się stało, że wylądowałaś w ambasadzie Japonii w Warszawie? To też było zupełnie przypadkiem, ponieważ kończąc, prawie kończąc studia,
mój promotor, profesor, zaproponował, że będzie zwolniło jedno miejsce w ambasadzie. Dlaczego nie spróbować? To był egzamin nie do MSZ-u, czyli do ministerstwa, tylko to była organizacja pod MSZ-em. I tam się wysyła pracowników do wielu krajów, do ambasad, na umowę, zazwyczaj 3-letnią. No i zdawałam egzamin, kandydatów było bardzo mało do języka dlaczego? Polskiego. Ciekawe dlaczego mało kandydatów. No i udało się. Ty jednak nie byłaś najgorsza w tej grupie. No. A. Jesteś chyba zbyt skromna. Ja podejrzewam, że miałaś najlepsze oceny pewnie na roku. Nie. Na początku studiów strasznie żałowałam, że wybrałam ten kierunek, bo byłam jedna z najgorszych i nie widziałam przyszłości z tym językiem. Ja jak rozmawiam z polonistami, to też trochę słyszę, że nie jest łatwo po polonistyce, tak? Bo nie ma aż tak wielu ofert pracy chyba z językiem polskim. Dokładnie. Dla Japończyka, prawda? Więc to jest takie spore ryzyko. Idziesz na polonistykę, studiujesz te 4-5 lat, no i co dalej? Tak? Jakie mogą być drogi właśnie dla polonisty Japończyka? Skończy tutaj studia. Co on może w ogóle robić? No to by się udało do ambasady w Warszawie, ale no nie każdego zatrudnią przecież w MSZ-cie, nie każdego wyślą do placówki w Polsce. Na przykład można znaleźć pracę w firmach japońskich, które mają siedzibę w Polsce. Bo wbrew pozorom japońskich firm jest w Polsce ponad 300. 300? 300. Wow. Ponad 300. Aha. Więc można by było trochę znaleźć takie stanowiska. Albo jak ktoś lubi, to można być tłumaczem. I ustny, i pisemny. Natomiast to też jest prawda, że w którymś momencie student się poddaje, że język polski jest jednak trudny. I oczywiście nie każdemu się podoba, prawda, taki trudny język. I nie każdemu wyjdzie. Więc na przykład moi koledzy wybrali już trochę inny kierunek. A, zrezygnowali z polonistyki, tak? Tak, tak. No i znaleźli dość fajne prace tutaj w Tokio, w Japonii. Niektórzy wrócili do swojego miasta, Osaka, Kyushu i tak dalej, więc wszyscy są szczęśliwi na swoim miejscu. A co jest takiego trudnego właśnie w nauce polskiego przez Japończyka? Bo to są zupełnie inne języki, polski i japoński. Z mojej perspektywy ja mogę powiedzieć tylko tak, że polski i japoński mają podobną wymowę, moim zdaniem. Dla Polaka nauczenie się japońskiego i japońskiej wymowy nie jest trudne. Tak? Jest si, ci, dzi, ła. Prawda? Takie dźwięki. Wszystkie z polskiego tak samo są w japońskim. To prawda. A jak to jest z drugą stroną? Japończyk próbuje mówić po polsku. Myślę, że pod tym względem, jeśli chodzi o fonetykę, to polski jest trudniejszy. Dlatego, że jest różnica R i L. Albo SZ, RZ, Z z kropką. Także na właśnie, początku to... Jak to wytłumaczyć Japończykowi, że jest rzecz z kropką i RZ, prawda? W ogóle i czyta się tak samo, a pisze inaczej. Moja żona, jak próbuje się uczyć polskiego, no to sobie ręce opadają. Wiem, dlaczego Domyślam to jest. O to chodzi, nie? Domyślam się. Też miałaś pewnie taki moment, że. Dlaczego? No dlaczego? Dlaczego taka różnica? Dlaczego tak ma być? To nie ma sensu. Kto to wymyślił? Ale Polacy na to zawsze mówią, że bo tak jest. Takie japońskie shikatanai. Shikatanai, tak. Tak jest. No to mamy coś wspólnego jednak Polacy i tak Japończycy. Się mówi. Co jest jeszcze trudnego dla Japończyka, jak się próbuje uczyć polskiego? To jest ciekawe. Gramatyka, odmiana i to, że jest bardzo dużo wyjątków. Teraz nie mogę podać przykładów, no ale w języku polskim jest bardzo, bardzo dużo wyjątków. Także to nie jest tak proste, że można zapamiętać 7 odmiany i to jest wszystko. Wszystko wyjdzie idealnie. To i tak dużo 7. I tak dużo 7. Tylko za każdym razem trzeba się zastanawiać, czy ta odmiana jest dobra, czy to słowo nie jest wyjątkiem. Także naprawdę ciężko.
A z tą gramatyką jak sobie poradziłaś? To odmiana tak czasownika, przymiotnika, rzeczownika. To jest szalone chyba, tak? Nie, jakie. W japońskim takich rzeczy nie ma. Prawda? Są, odmieniają się końcówki, no ale to w jakiś tam sposób jednak jest w miarę, prawda, zrozumiałe i gramatycznie jest to jakoś tam już, prawda, nie aż tak skomplikowane, wydaje mi się, ale no po polsku, jak masz te końcówki, które się zmieniają automatycznie, bo coś tam zmienisz w środku zdania, prawda? Jak sobie z tym poradziłaś w ogóle? Tak jak powiedziałam, na początku pobytu w Polsce to prawie że nie płakałam, bo wiedziałam, jak mam powiedzieć, ale mnie nie wyszło. Natomiast można powiedzieć również, że mogłam poprawiać ten swój język polski dzięki Polakom, którzy prawie codziennie mówili, że tak świetnie mówisz po polsku, jesteś utalentowana językowo. Ja uważam, że wcale nie jestem, ale mimo tego, że to nie do końca było prawdą, ale Polacy byli tak mili, powiedz mnie. No i ciągle tak mnie motywowali. Motywowali. Tak, motywowali cię do nauki. No to cieszę się, że przynajmniej tak ci pomagali. A nie denerwowałaś się, jak ci poprawiali, że a to nie tak się mówi, tylko tak? Nie irytowało cię to jakoś? Trochę mnie irytowało. Na przykład mój bardzo bliski kolega kiedyś powiedział, bo ja poprosiłam, on znał japoński i kiedy ja go poprosiłam, żeby on poprawił mnie tak rozmawiając, to on powiedział tak trochę chłodno, że no to nie da się rozmawiać normalnie. No okrutne trochę, tak. A ja powiem, że na przykład jak ja się uczyłem japońskiego i mnie kolega Japończyk ciągle poprawiał, to ja nie mogłem właśnie mówić, bo to mnie irytowało po prostu, właśnie. Bo on mnie cały czas blokował, nie? Ja coś mówię, a on, a Emil, to mówi się tak, to się odmienia, nie? Właśnie, tak, to wtedy się wstydzi. Co? Daj mi to powiedzieć, nie? Przecież zrozumiałeś to najważniejsze. Tak, prawda? Tak, to wtedy się już nie chce. No, nauczanie języka jest jednak najważniejsze to, żeby druga strona ci po prostu zrozumiała. Niekoniecznie musi być to wszystko idealnie, prawda, gramatycznie, tak mi się dokładnie, wydaje. Dokładnie, dlatego myślę, że wymagałam bardzo dużo cierpliwości od Polaków. No i dzięki temu, że chodziłam dość często na piwo, na kolację, na imprezę. Alkohol też pomaga. Alkohol pomaga. Ja się tutaj przyznać. Też się przyznaję, też ja się nauczyłem japońskiego właśnie przy piwie z Japończykami. Więc wygląda na to, że mam mocną głowę, jak na Japonkę. No proszę, dobra. No, to chyba cię dobrze tam wyszkolili w Polsce, nie? Genetycznie też. Tak? Aha. Nie, bo tak jest często, że przyjeżdża właśnie Japonka do Polski, na początku po jednym kieliszku albo po jednym piwie pada, potem parę miesięcy, prawda, przetrwa takiego szkolenia, prawda, z Polakami, tak. I już potem spokojnie, nie ma problemu, piwko 2, 3, 4, kieliszek 2, 3, 4 wódki, prawda? Czyli trening jeden i drugi. Tak. No. No fajnie, a jakie było twoje ulubione piwo, jeśli możesz zdradzić? Oj, tyskie chyba. Tyskie? Teraz jest dużo dobrych piw w Polsce, no, ale ty często jeździsz do Polski chyba, tak? Nie często. Nie? A jak często? Raz w roku, albo rzadziej. Tak, już jesteśmy przy temacie, prawda, polonistyki, nauki polskiego, to czy masz jakichś może ulubionych autorów polskich? Czy oglądasz jakieś filmy polskie, bo pewnie też ci się to przydawało do nauki, prawda? Oczywiście. Przede wszystkim to nie do końca polski film, ale bardzo lubiłam oglądać filmy Disneya. Oczywiście w wersji polskiej, ponieważ już wiemy, jaka jest treść i o co tam chodzi. I przy okazji mogłam się nauczyć jakiegoś nowego słowa, nowych słów oczywiście, albo przez piosenki. Także to było bardzo fajne. Natomiast jeśli chodzi o autora polskiego, to kiedyś bardzo lubiłam czytać Ryszarda Kapuścińskiego. Na studiach czytałaś, tak? Na studiach, tak. Ale nie w ramach zajęć, tylko tak sama zamawiałam z Polski książki i trochę próbowałam czytać. Oczywiście całość nie rozumiałam, ale mniej więcej rozumiałam, o co chodziło i bardzo lubiłam to, co on pisał. To jest jakaś jego książka, która ci naprawdę utkwiła w pamięci? Bóż po polsku.
Ulubiona, tak? Ulubiona. A teraz to czytam... co ja czytam? To trochę brzmi dziwnie, ale Haruki Murakami. Po polsku czytasz? Po polsku. Ponieważ kiedyś próbowałam po japońsku czytać, ale jego zdania są tak charakterystyczne, specjalne. Właśnie. Nikt mi w to nie wierzy. Ja kiedyś czytałem właśnie Murakamiego po polsku, lubiłem, czytałem wszystko, co wychodziło. I później na ramach nauki japońskiego ja czytałem po japońsku. Czyli robimy odwrotnie jak ty. I powiem ci, że czytanie Murakamiego po japońsku to był koszmar. Potwierdzam. Katorga po prostu. Potwierdzam. No. Nie wiem, co jest nie tak z tym jego językiem, jak to jest? No przede wszystkim jego styl jest oczywiście piękny, ale sztywny taki. I ma specyficzne słownictwa. A w wersji polskiej tego nie było. No i łatwo było czytać. No i przeczytałam parę książek Harukiego i Kazuo Ishiguro również. Także to też mnie rewidało. No to ładnie, ładnie. No bo kiedyś próbowałam Kafkę czytać po japońsku, to po pierwszym zdaniu już odstawiłam. Tak? To nie jest dla mnie. Nie, no mi w ogóle nie podszedł Murakami po japońsku, zupełnie. Odpuściłem sobie ten Ichikyu Hachion 1Q84 kupiłem po japońsku i zmarnowany nigdy nie skończyłem tego. A może kiedyś? Nie, przyznam się, że teraz nie czytam za bardzo po japońsku, wiesz? Aha. Muszę chyba trochę więcej zacząć czytać, żeby jednak się trochę tego japońskiego poduszyć, bo dużo zapominam z japońskiego, jeśli chodzi o kanji, o znaki. Czy coś jeszcze robisz, żeby właśnie podtrzymywać naukę polskiego? Oglądasz jakieś filmy czy seriale? Masz jakiś może ulubiony serial polski? Seriale nie za bardzo oglądałam. Chyba, że M jak Miłość trochę częściowo oglądałam. To można oglądać i oglądać bez końca. Więc wiem, że no trochę marnuje czas. Oczywiście, całym szacunkiem do M jak Miłość. Aha. Tak, nie obrażamy fanów M jak Miłość. To jeszcze leci? Chyba tak. Tak. Faktycznie bez końca leci. Film to uwielbiam Kieślowskiego, Krzysztofa. Co jeszcze? Staram się słuchać radio przez internet po polsku. Oczywiście w zależności od tematów czasem rozumiem, czasem nie rozumiem, ale cieszę się, że większość rozumiem. Oprócz tego staram się spotykać z Polakami, będąc w Tokio. No w Tokio do Polaków nie brakuje, jednak chyba masz się, prawda? I samych fajnych. Tak, no oczywiście. Tak jak Emil. No Polaków dużo jest. I ilu jest oficjalnie Polaków w Tokio, wiesz? Kojarzysz jakieś statystyki? Ponieważ nie ma obowiązków, prawda, żeby się zarejestrować. Ale mówi się, że około 400. Więcej. Na pewno jest więcej. Mniej więcej. Myślę, że jest więcej teraz. Teraz na Working, na working Holiday dużo osób przyjeżdża. To jest dla was informacja. Jeśli macie poniżej 30 lat, przyjeżdżajcie do Japonii na Working Holiday. Wiele osób już poznałem, które są tam Working Holiday. W poprzednich odcinkach pewnie też były rozmowy z nimi, więc koniecznie tam zajrzyjcie. Ja się zarejestrowałem w ambasadzie, ale wiem, że nie wszyscy się rejestrują. Jak już jesteśmy przy tym temacie właśnie ambasady, to pracujesz w Instytucie Polskim i to jest oficjalna organizacja rządowa, tak? Rządowa, tak. Powiązana z ambasadą polską, tak? Tak. I jak to się stało, że przeszłaś z ambasady Japonii w Warszawie do no, prawie też ambasady polskiej, tylko że w Tokio, jak to się stało? Zupełnie nie miałam takiego planu, żeby wrócić do Japonii, bo bardzo mi się podobało w Polsce. Nie wiem, gdzie słyszeć. Wiele osób próbuje uciec, a ty chciała jechać. Jak żałują. Ale miałam nieszczęście w Polsce i musiałam wrócić do Japonii. Przez pół roku spędziłam u siebie, czyli w Sapporo. No i to było też przez przypadek. Oferta sama przyszła do mnie, by pracować w ambasadzie. Najpierw w ambasadzie, w konsulacie. No i oczywiście przyjęłam, dlaczego nie? Bo chciałam być związana z Polską. I zaczęłam pracować w konsulacie. Tam pracowałam przez rok.
Później dostałam ofertę od instytutu, bo instytut jest w tym samym budynku co ambasada, więc myśmy się znali dobrze. Codziennie rozmawialiśmy, więc jak przestałam pracować, bo to też była umowa, nie mogłam dłużej pracować. Jak umowa się skończyła, to instytut na szczęście zaoferowała mnie pracę. A od kiedy istnieje ten Instytut Polski tutaj w Japonii? Bo nie każdy pewnie kojarzy w ogóle, nie każdy pewnie wie, że coś takiego w ogóle istnieje. Nie chcę skłamać, natomiast wydaje mi się, że chyba od 2011 roku istnieje w Tokio. Potem sprawdzę. A czyli stosunkowo niedawno, tak? Niedawno, powstał ten instytut przy ambasadzie. I jakie są zadania statutowe tego instytutu? Tak, prawda? Jaka jest misja tego instytutu? Oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałeś, praca Instytutu polega na promocji kultury polskiej, dyplomacji publicznej, tak się mówi. No w sumie tak, dla Japończyków. Ile osób pracuje obecnie w Instytucie? Czy wszyscy to są Japończycy, czy są też jacyś Polacy? Razem z dyplomatami to obecnie pracuje w Instytucie 5 osób. I ja jestem jedyną Japonką. I jak wygląda praca w takim miejscu? Czym wy się tam zajmujecie na co dzień? Wow, dużo się dzieje codziennie. To aż tyle z tych polskich tych jakichś akcji, wydarzeń? Można tak powiedzieć. To może nie do końca jest to widać dla Polaków albo dla Japończyków takich zwykłych w cudzysłowie, ponieważ dużo jest spotkań z uczniami ze szkół, to wtedy jest zamknięte spotkanie w ambasadzie. Albo są wydarzenia, na przykład ostatnio w grudniu prowadziliśmy warsztaty robienia pierników. To też jest jedno z wielu wydarzeń Instytutu. Masz robić pierniki sama? Umiem, tak. Jesteś bardziej polska ode mnie. Staram się. Albo festiwal filmowy, festiwal polski. W zeszłym roku był mecz polsko-japoński i przy tym też było trochę spotkań, trochę wydarzeń. Tak, w zeszłym roku było sporo tych właśnie wydarzeń, różnych imprez. W ogóle w ostatnich latach tych imprez tutaj w Tokio jest całkiem sporo. Pamiętam, tak, że był taki okres, że prawie co tydzień, co dwa była jakaś impreza i tak, no super, fajnie, ale czy nie za dużo jest naraz tych imprez? Może by takie trochę rozłożyć w czasie, to bym przychodził. Ja tak to co tydzień była polska impreza prawie. Nie wiem, jak to teraz jest, jak dużo jest tych imprez. Największą imprezą był Festiwal Polski w Roppongi. Czy pracowałaś przy tym też? Tak. Tylko raz, ale tak. To była oczywiście ogromna impreza. To było organizowane WPHI, którego już nie istnieje. To była częścią ambasady RP w Tokio. A to z WPHI chyba zmieniło nazwę, bo wciąż funkcjonuje, tak? Tak, cały czas no, pani Eliza tam cały czas chyba jest, pracuje, prawda? Jest, tak. No, to jest pani, która się zajmuje właśnie pomocą polskim przedsiębiorcom, którzy przyjeżdżają do Japonii, szukają właśnie różnych kontaktów biznesowych. Teraz to się nazywa PAIH, tak? Jaki to jest skrót? Co to oznacza? Kojarzysz? Ja WPHI to jeszcze kojarzyłem, ale tego PAIH, szczerze powiedziawszy, teraz nikt nie kojarzy. Państwowy Instytut Inwestycji Handlowej? Tak? Myślisz? No ale żeby nie skłamać, tak? Nie będziemy podawać. Natomiast tak, jeśli ktoś się interesuje i właśnie biznesem w Japonii, to PAIH pomaga, więc napiszcie do pani Eliz, na pewno znajdziecie w internecie informacje. Ale odwrotnie, tak. Jak japońskie firmy chcą zainwestować w Polsce, to z panią Elizą się kontaktuje. Tak, ten festiwal polski był organizowany wspólnie, to było w Roppongi przez wiele, wiele lat, chyba 6-7 lat był organizowany ten festiwal. To była duża impreza. Nie? Dużo Japończyków przychodziło strasznie. Fajnie było. W zeszłym roku nie było tego festiwalu w Roppongi, tak? Gdzieś indziej zorganizowaliście? Czy jak... W Harajuku to myśmy zorganizowali. Trochę miejsca było za mało. Przepraszam za to. Natomiast w tym roku to przygotujemy, żeby było fajniej. Może nie w Roppongi, ale w podobnym miejscu.
ale żeby to było bardziej publicznie, fajnie, wesoło, także. Potwierdzam, było zawsze fajnie i wesoło, prawda, koncerty, były na polskie różne firmy, tam wystawiały swoje rzeczy, prawda, jedzenie polskie, pączki, prawda, bigos. Generalnie bardzo taka rodzinna impreza i dużo, dużo Japończyków przychodziło i widać było, że ludziom się podoba, nie? Dokładnie. Jak tak właśnie rozmawiamy o tym, o tych wydarzeniach właśnie, które organizujecie, to co się Japończykom najbardziej podoba w Polsce? Jak oni przychodzą na taką imprezę, to co ich fascynuje, co im się podoba, co ich cieszy? Nie ukrywajmy, że pączki najbardziej się podobają. Ich się podobają i im smakują, oczywiście. Bo to nie jest do końca coś zupełnie nowego, co za egzotyka, tylko to jest po japońsku donatsu. Także dla Japończyków też jest takie normalne przekąski. I coś polskiego z dziemem, z konfiturą róży, z róży. Więc trochę coś nowego, trochę tak dla siebie blisko, więc ewentualnie Chopin, muzyka Chopina. Też jest, każdy Japończyk, prawie każdy Japończyk zna jakiś jeden utwór Chopina. I jak przekonują się, że Fryderyk Chopin pochodzi z Polski, to się cieszą. Co jeszcze im się podoba? Filmy może? Czy Festiwal Polski się cieszy jakimś zainteresowaniem? Festiwal Polski. Filmowy, tak. Myślę, że tak. Bo mamy bardzo dobrą lokalizację, to jest Ebisu Garden Place. No i co roku coraz więcej osób przychodzi, według statystyki. Więc to oczywiście dzięki promocji, dzięki naszym partnerom, którzy promują, którzy mówią, że to jest fajne swoim znajomym, bo to jest jedyny bardzo dobry sposób, żeby promować, czyli po znajomości. Ile razy w roku jest organizowany ten festiwal? Raz do roku czy częściej? Raz do roku. Raz do roku jest organizowany. To jakie jeszcze są imprezy? Czyli tak, jest festiwal filmowy, jest na ten festiwal polski, to będzie w tym roku, pewnie też na jesieni jakoś, prawda? Tak. Jakie są jeszcze takie imprezy, które organizujecie wy jako instytut? Takie regularne, to ciężko jest mi powiedzieć. Natomiast jak przyjeżdżają artyści tak przy okazji albo tak na koncerty, to organizujemy jakieś inne koncerty, takie osobne koncerty. Albo jak autorzy przyjeżdżają, to organizujemy spotkania. Także zależy od sytuacji, zależy od planów znanych ludzi, trochę zależy od naszego budżetu. Także. Natomiast ten rok to jest bardzo specjalny rok. A właśnie, o tym powiedz. Ja już wiem, o czym powiesz. Czemu jest taki specjalny ten 2019 rok? 2019 rok. To jest stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Japonią. Więc na ten rok na razie planujemy, przygotujemy plan, żeby było dużo wydarzeń, żeby Japończycy zauważyli, że Polska jest bardzo fajna, Polska jest piękna, Polacy są mili. Więc trzymajcie nam kciuki. Żeby to się zrealizowało. No trzymamy. No stulecie stosunków dyplomatycznych to dość duża rocznica, prawda? Setna rocznica. Raz na 100 lat. I w Polsce wiem, że Japonia też to mocno promuje. Ta ambasada Japonii w Polsce też będzie organizowała wiele, wiele wydarzeń z tej okazji. Więc liczę, że tutaj też coś będzie się działo, prawda? Tak. Bo to warto promować. Polska i Japonia mają bardzo... W pewnym sensie no, taką blisko nawet historii i zawsze przyjazne stosunki były, prawda, między Polską a Japonią. Mimo, że byliśmy w trakcie II wojny światowej po oficjalnie dwóch stronach, tak. To jednak Japonia wciąż w pewnym sensie pomagała Polakom. Prawda? Polska ambasada była w Tokio do chyba 1942 roku, kiedy Polski nie było na mapie, bo była okupowana przez wojska hitlerowskie, prawda. Więc dużo takich ciekawych wątków jest
właśnie odnośnie historii polsko-japońskiej w trakcie wojny. Dokładnie. I również Japonia jest jedna z pierwszych krajów, który przyznał Polskę jako kraj niepodległy. Tak? Niepodległy. Tak. Japonia jako jeden z pierwszych uznała niepodległą Polskę. To także wynikało z naszego położenia. Japończycy szybko się zorientowali, że położenie Polski jest bardzo dobre, ponieważ jesteśmy pomiędzy, tak obok jest Rosja i Niemcy, więc warto być w tej Polsce, żeby móc obserwować i Niemców, i Rosjan. I tak mniej więcej właśnie działał polski i japoński wywiad w trakcie II wojny światowej. Ciekawa historia, poczytajcie sobie o tym, jak to tam wyglądało. No ale już kończmy tutaj o historii. Nie wiem, czy się interesujesz historią, czy nie bardzo? Interesuję się. Polską historią też? Też. A jaki jest twój ulubiony jakiś okres, w którym się naprawdę bardzo interesujesz? Czy jest coś takiego? Może tam jest okres historii, ale Młoda Polska mnie bardzo interesuje. A, czyli chodzi o literaturę, tak? Literatura, sztuka. 20, tak? A jest jakaś postać historyczna z Polski, którą bardzo lubisz, albo biografię czytałaś, lub się fascynujesz w jakiś sposób? Oj. Za dużo jest. No ciężko powiedzieć. Wielu jest bohaterów, wielu jest wybitnych bohaterów w historii. No może nie gadajmy o tej historii, no bo zawsze tam później ktoś w komentarzach napisze, bo to w Polsce historia strasznie ludzi dzieli. Nie wiem, czy o tym wiesz. Także się Polacy strasznie kłócą zawsze o historię, więc może lepiej już zostawmy ten temat historii, bo zawsze coś jest nie tak. Japończycy nie gadają za bardzo o historii i nie ma takich dyskusji historycznych, prawda? Jak Japończycy gadają między sobą. Raczej nie, ani o historii, ani o polityce. I religii też za bardzo nie. No, trochę mnie to irytowało na początku, bo Polacy lubią pogadać sobie o tym, ale później się przekonałem, że w sumie dobrze, że nie gada się o tym, bo dzięki temu nie ma takich bezsensownych kłótni czasem. Może to jest jakaś rada dla niektórych. A jakie są jeszcze twoje inne zainteresowania? Może także coś poza Polską, bo tu już o Polsce, prawda, sporo powiedziałaś, jeśli chodzi o twoje zainteresowania. Czy jest coś jeszcze? Czym się interesujesz oprócz Polski? Dużo mam zainteresowań, szczerze powiedziawszy. Kaligrafia japońska, którą ćwiczyłam 12 lat w dzieciństwie, albo obecnie, to mam dwa największe zainteresowania. To jest taniec i koty. Koty? Koty. No, to jak moja żona. Aniko też lubi koty, ale nie mamy kota, bo nie możemy mieć. Oj, a ja mam kota. On jest ze schroniska, dlatego że ja chodzę do schroniska, by pomóc kotom. Karmić, pogłaskać, sprzątać i tak dalej. I w ten sposób, no trochę mało, ale staram się pomagać kotom bezdomnych. Dużo jest bezdomnych kociaków w Japonii? Bardzo dużo jest. I chyba zupełnie inaczej wygląda sytuacja schronisk dla zwierząt w Polsce i w Japonii. Co prawda byłam tylko dwa razy w Polsce w schroniskach dla kotów, ale widzę, że w Polsce koty, przynajmniej nie koty, bezdomne są bardziej zadbane. Przepraszamy za dźwięki, ale w przedszkole ma teraz przerwę, dzieciaki grają w piłkę, to będzie, że mi nie trafią w kamerę piłką. Aczkolwiek robi się to coraz bardziej prawdopodobne, że zaraz ktoś walnie mi w kamerę tą piłką. Się wywiad może nagle skończyć. Ciekawie. W każdym razie, dobra, próbujemy jeszcze w tych ekstremalnych warunkach nagrywać. Walczmy dalej. W wyjątkowych warunkach. Tak. No ale fajnie, dzieciaki się bawią. Nie wiedziałem, że to jest przy szkole nawet parkurowi. O, już prawie, już przeskoczy mi nad kamerą. Ola Boga. Ręce padają. Dobra. Wiem, że przetrwa ta kamera. Także tak, to są koty. Obecnie mam kota w domu wziętego ze schroniska. Tak tymczasowo, do znalezienia stałego właściciela. O! Coraz bliżej mojej kamery, coraz bliżej. Jeden chłopak się interesuje bardzo. Tak, coraz bliżej mojej kamery latają. Cześć. Wow. Cześć. Szybko się skończy ten wywiad, mam wrażenie.
Dzieciaki się bardzo zainteresowały moją kamerą. Ciekawe, że mi ją rozwalą. Dobra, w każdym razie, kontynuując, czy jest jeszcze coś, czym się interesujesz, oprócz kotków? Taniec. Polski taniec, czy jakiś inny? Arabski. Arabski, o. Brzucha. O kurczę, tego się nie spodziewałem. Ponieważ ja jestem na bakier, jeśli chodzi o sport, dlatego nie lubię uprawiać sportu żadnego, ale chciałam tak trochę się ruszać i szukałam sposobu, żeby się ruszać i doszłam do wniosku, że może taniec. Na początku próbowałam flamenco, jeszcze wtedy mieszkałam w Warszawie. Później yosakoi, japońskiego tańca, ale też w Warszawie, bo jest taka grupa. I później jak wróciłam do Japonii, to stwierdziłam, że może coś innego. I coś zupełnie niezwiązane z Polską, jak najdalej od pracy. No i pewnego dnia poszłam na pokaz tańca brzucha i zakochałam się. I zaczęłam. A nie próbowałaś polskich tańców ludowych może? Próbowałam. Nie bardzo? Ciężki jest. Ciężki. Bo wiem, że jest zespół Japonek, które ćwiczą właśnie takie tańce. Tak. Występowały kiedyś na festiwalu. No piłka coraz bliżej lata. To już się zaczyna robić bardzo, bardzo ryzykowne. Będziemy musieli szybko skończyć ten wywiad, bo moje kamery nie wytrzymają tego tutaj szaleństwa. Proszę, niech ta pani kopnie piłkę w drugą stronę. No, będziemy musieli skończyć, bo dzieci mi rozwalą tą kamerę. Już to widzę oczyma wyobraźni. Wesoło, ale... Wesoło, tak, ale robi się tutaj powoli niebezpiecznie. Jakoś piłka jeszcze nie walnęła w moją kamerę, ale powoli trzeba się chyba zbliżać ku końcowi tej rozmowy. Ale jeszcze chciałem się spytać o promocję Polski. Jak Polska powinna się promować w Japonii? Czy masz jakieś swoje już spostrzeżenia na ten temat? Co się udaje, co się nie udaje? Muzyka polska chyba wszystkim Japończykom się podoba, więc muzyka jest, myślę, że moim zdaniem kluczem promocji polskiej kultury albo w ogóle Polski jako kraj. I również piłka nożna. Dzięki Robertowi Lewandowskiemu ludzie znają Polskę. Chyba te dzieci też znają Lewandowskiego. Widzę, że lubią bardzo biegać. Przed kamerą. Natomiast dużym plusem w promocji Polski to jest to, że Japończycy nie mają negatywnych wrażeń do Polski. Na przykład do innych krajów to ludzie oczywiście mają jakieś tam negatywne wrażenia. Więc piłka nożna, muzyka. Piłka nożna, muzyka, tak. I kuchnia. Kuchnia polska. Smakuje Japończykom? Myślę, że tak, ponieważ spotykałam się z wieloma Japończykami, którzy podróżowali w Polsce. I do tej pory nikt nie powiedział, że jemu nie smakował żurek. Ponieważ żurek ma smak taki dość specyficzny, natomiast Japończykom smakuje. To znaczy, że kuchnia polska to jest dla Japończyków też. Dobra. Czas kończyć. Ja bym sobie mógł chyba porozmawiać naprawdę długo, bo jest tyle fajnych tematów, o których można sobie właśnie porozmawiać na temat Polski, promocji Polski. No, mam nadzieję, że wam się tutaj w tym roku uda zorganizować parę fajnych rzeczy. Tak. Zapraszam na stronę Instytutu Polskiego. Macie stronę po japońsku, prawda? I po polsku. I po polsku też, właśnie. Zajrzyjcie sobie do nich na Facebooku, na stronę. Facebook jest najbardziej na bieżąco. I tam będziecie mieli różne informacje. Daję wszystko w opisie. Jak się nazywa strona? Instytut Polski. Instytut Polski. Tak można znaleźć. Tak można znaleźć. Można znaleźć. Instytut Polski Tokio. Instytut Polski Tokio. O, w ten sposób możecie znaleźć na Facebooku. Serdecznie polecam, a ja tam uzupełnię o różne nowości i dba o to, żeby Polska była odpowiednio promowana tutaj w Japonii. Myślę, że po tej rozmowie wszyscy jesteście pewni, że Polska jest w dobrych rękach, jeśli chodzi o promocję tutaj w Japonii, więc jeśli chcecie
wyrazić swoje jakieś poparcie, wsparcie lub macie jakieś pomysły lub jesteście artystą lub nie wiem, czym się zajmujecie związane z polską kulturą, chcielibyście może właśnie to pokazać w Japonii, to chyba do was się powinni zgłosić w tej sprawie, prawda? Więc serdecznie zapraszam do kontaktu. Również zapraszamy na Instagram Instytutu. Niedawno zaczęliśmy, ale staramy się bardzo fajne zdjęcia wrzucać na bieżąco. Z widazień też. Tak, link podaję w opisie. Jak się nazywa też po prostu? Instytut Polski? Instytut Polski Tokio przez Y Tokio. Instytut Polski Tokio. Zapraszam serdecznie. Z dzieciakami też. Tak, dzieciaki pozdrawiają. My kończymy ten podcast. Dziękuję wszystkim za uwagę. Przepraszam za problemy dzieciotechniczne. Zapraszam także do kolejnych podcastów w serii Podcast po Japonii. Kolejne rozmowy już wkrótce. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć. Dziękuję bardzo.